Cześć wszystkim, moi drodzy, jesteśmy w Dubaju. Dzisiaj będziemy sprawdzali McDonald's tutaj właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak on smakuje? Mówi się, że przecież gdzie nie pojedziemy, McDonald's smakuje identycznie tak samo. Nawet tutaj, w jednym z najbogatszych miast na świecie. Czy będzie tak samo jak w Polsce, czy będzie tak samo jak w Stanach, czy gdziekolwiek indziej? To jest jeden z pomysłów, które podesłaliście na Instagramie, więc jeżeli macie jakiekolwiek, to właśnie tam piszcie, a ja teraz idę do Maka po różnego rodzaju kanapki. To w takim razie zobaczymy, co tutaj będzie. Jak sami widzicie, nie jest to zbyt duża powierzchnia. Hello. Do you have any specials from here, from Arabian? Walniecie, ile zapłaciłem za to wszystko. Potężny paragon. Kosmiczny wręcz, tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na to, że jesteśmy w McDonaldzie. Ale dobrze, czekamy, mamy numer 305. No dobrze, to moi drodzy, mamy to potężne zamówienie tutaj w Dubaju. McDonald's. Zobaczymy, czy będzie tak samo smakował. Cóż takiego wybrałem? Bardzo dużo pozycji. Więc teraz pokażę Wam, ale zaczniemy od pierwszej. Spokojniej będą i pozycje standardowe, i pozycje takie, które zjemy tylko tutaj, w Dubaju. Ciekawi? No to proszę. Startujemy. Dużo tego mamy, ale dobrze. Ojoj, ale tuba. I woda. Najważniejsze. Widzę, że startujemy od czegoś, czego w Polsce na pewno nie widziałem, a mianowicie nazywa się to pesto pasta Mac Cafe. Widzieliście taką pozycję? Ja nigdy, dlatego zamówiłem, by sprawdzić, co to jest. Zobaczcie z bliska. Mamy suszone pomidory, mamy makaron penne. No zobaczymy. Jest i chyba widzę troszkę parmezanu. Pozycja, która kosztuje, zaraz Wam powiem, tylko najpierw kęśniemy. Nawet niezłe, dosyć dużo smaku, fajne te suszone pomidory. Ciekawy jestem, czy dostawy tutaj są bezpośrednio stąd, jeżeli chodzi o warzywa, ale podejrzewam, że tak, bo to muszą być naprawdę bardzo, bardzo smakowite. Chociaż suszone pomidory dorastające na rzynach włoskich też są bardzo smaczne. Ogólnie, widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Porcyjka nie jest może zbyt duża, ale fajnie, że mamy takie potężne płaty suszonych pomidorów, które nadają słodkości i to jest na pewno bardzo, bardzo duży plus. No taki lunchek, no ewidentnie jest to lunchek, nie można się tym posilić, nie wiadomo jak. Niemniej jednak, jeżeli na taką małą przerwę w pracy albo z uczelni, to myślę, że danie jest bardzo adekwatne. I za taką pozycję, moi drodzy, musimy zapłacić 20 dirhamów. Więc to będzie jakieś tam 23-24 złote. Nie da rady. Moi drodzy, no nie da rady. Pokaz przed nami. Fontan. I Céline Dion, z tego co kojarzę. No ślicznie, ale no jak? Teraz, w tym momencie? Ach. Kolejną pozycją, moi drodzy, będą frytki. Czyli coś, co powinno smakować wręcz identico. Taka postać, taka malutka, ale nic nie szkodzi. Zaraz zobaczymy, czy tak samo smakują. Zupełnie inaczej. Słodkie, gorzkie, kwaśne. No wiadomo, że identycznie. To jest fenomenalne. Gdzie nie pojedziecie na świecie i weźmiecie sobie frytki, one wszędzie będą smakowały tak samo. Szczerze, niczym się nie różnią. Dlaczego jest powiedziane, że są tworzone z polskich ziemniaków, a te smakują tak samo, są tworzone z arabskich ziemniaków? Coś tu nie gra. Coś tu ewidentnie nie gra. Ogólnie tak samo. Jest to zestaw, więc pokażę Wam zaraz od czego. A to jest zestaw, moi drodzy, od Big Maca, czyli najbardziej popularnej kanapki na całym świecie. Czyli mamy do tego frytki. Oczywiście tam, gdzie jestem, zawsze biorę woda. Tym razem jakaś Arwa. Tak się nazywa, pH 7, low sodium. No to bardzo dobrze. No i oczywiście teraz ten Big Mac. Więc otwieram i zobaczcie, jak wygląda. A to jest zestaw, moi drodzy, od Big Maca, czyli najbardziej popularnej kanapki na całym świecie. Czyli mamy do tego frytki. Oczywiście tam, gdzie jestem, zawsze biorę woda. Tym razem jakaś Arwa. Tak się nazywa, pH 7, low sodium. No to bardzo dobrze. No i oczywiście teraz ten Big Mac. Więc otwieram i zobaczcie,
jak wygląda. Powiem wam, że jakiś taki, kurde, wysuszony. Pomimo, że przeszliśmy dosłownie ile? Stamtąd przeszliśmy, więc 4, 5, 7, 8... 8 minut może szliśmy tutaj z rozłożeniem tego wszystkiego, więc widzę, że ta wołowina jest mocno wysmażona, więc chyba to świadczy o tym, że po prostu na taką modłę jest to tutaj robione. Albo to już są daleko bieżne wnioski. Dobra, spróbujmy go zatem i zobaczymy, czy smakuje tak samo jak w Polsce. Nie wiem, o co chodzi, ale jesteśmy pod samym najwyższym budynkiem na świecie, w tak atrakcyjnym miejscu, na takim jakby tarasiku, a tutaj nikogo nie ma. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy tu jest jakiś restricted area, a my żeśmy weszli jeszcze próbując coś takiego. Moi drodzy, jest on identyczny, dosłownie identyczny. Ewentualnie to, co się różni, to że bułka jest bardziej maślana i to masło jest takie mocno wyczuwalne. Jeżeli chodzi o wołowinę, sos, to jest wszystko takie samiutkie, niczym to się totalnie nie różni. Więc w zbliżeniu on wygląda raz jeszcze po moim przegryzeniu. No i jest to samo. Naprawdę nie musicie się bez obawień możecie zamawiać. W środku nie będę pokazywał, bo jeszcze mi się wywali i zapłacę znowu jakiś mandat. A jeżeli chodzi o cenę, moi drodzy, to za cały zestaw musimy zapłacić 30 dirhamów, czyli mamy co do tego frytki, napój, a także tę wspomnianą kanapkę. Dobrze, teraz przed Państwem coś, co Pani mnie poinformowała, że jest tutaj takim egzotykiem i w innych McDonald's na całym świecie tego nie ma. Na ile to jest prawda? Nie wiem. Niemniej jednak będziemy wierzyli w to, co Pani nam powiedziała. Ta kanapka nazywa się Grand Chicken i ta kanapka, moi drodzy, jest naprawdę bardzo duża, mocna, wypełniona i mam wrażenie, że bardzo esencjonalne są tutaj te warzywa. No nie wiem, ale tak przynajmniej wyglądają. Dobra, ugryziemy ją sobie i zobaczymy, co to będzie, do czego to będzie podobne. Chyba taki McChicken, jak w Polsce jest, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, zatapiam zębiska. Niesamowicie makowa. Jakkolwiek to brzmi, ale tutaj tak bardzo czuć smak McDonald's. Dla jednych jest to gigantyczny plus, dla innych jest to, mam wrażenie, że minus, że nie mogą się odbić troszeczkę od tego smaku. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś idzie do McDonald's, to jednak chce ten sam smak. Co tutaj się nam pierwszy rzuca w oczy? W zasadzie do jamy ustnej, uciekać stąd. Przede wszystkim to, że ten kurczak jest bardzo zmielony. Chociaż jest go dosyć dużo, popatrząc tutaj na przekrój tej kanapki, to naprawdę bardzo dobre warzywa. Naprawdę bardzo dobre i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, tak samo jak i sałata. Ugryzę raz jeszcze, żeby móc Wam pokazać bardziej, jak on wygląda w środku. Jeżeli chodzi o jego smak, najbardziej rzuca się właśnie, tak jak mówiłem, ten kurczak, a także dużo jest tutaj sałaty, która ma bardzo dobre odbicie. Pomidor też bardzo esencjonalny i tak powiem Wam szczerze, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo naładowane tych wszystkich składników, co tworzy, że ta kanapka jest naprawdę bardzo, bardzo duża. No to teraz to, co w Polsce najczęściej brane, a mianowicie cheeseburger. Narzekaliśmy w Polsce, że on się zmniejszył. Odpakuję go już tutaj, bo przecież to jest chyba logiczne, że to jest cheeseburger. Ale pyrbek! Jeden plaster. Jeden. A coś kiedyś ktoś mi mówił, że powinny być dwa, a jest jeden. No dobra, także tak on wygląda, ale troszeczkę już taki zmarniały, ale nic nie szkodzi, że jest on właśnie zmarniały, którego słowa przed chwilą użyłem. No dobra, no to co, to w takim razie musimy spróbować. Teraz w ogóle się czuję, jakbym przyjechał tutaj, kurde, jeszcze żubra by mi brakuje i ten cheese. Jota w jotę to jest to samo. Co byście nie zjedli i gdzie byście nie pojechali, to wszędzie smakuje tak samo. Może minimalnie tutaj ta wołowina jest bardziej soczysta. A teraz przed Państwem Signature Collection. 24 dirhamy on kosztował, od razu Wam powiedziałem. No ładniutki, zobaczymy, czy będzie smaczny. Zresztą zobaczcie go sobie z bliska, jak wygląda. Dobra, najbardziej schludnie, tak przynajmniej widać. Co my tutaj mamy w środku? Jak widzieliście, jest tutaj sałaty, nie ma. Mamy grzyby, chyba jest to śmietana, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo jakiś, kurde, tutaj ser, więc teraz go sobie sprawdzimy. Mocno pieczarkowy, mocno, jakby to powiedzieć, taki grzybny. Grzybnia wielka, ale nie, niedobry. Jeżeli byście tutaj byli i chcieli wydać 24 dolary, boże dolary, 24 dirhamy, no to raczej nie byłoby to zbyt rozsądne, przynajmniej w mojej głowie, dlatego jeżeli mogę Wam coś polecić, to na pewno tamten spicy był lepszy, chociaż on też nie był zbyt ciekawy. Na pewno jest to burger, który wygląda najładniej i najbardziej estetycznie, ale nie kierujemy się tylko wyglądem, ale przede wszystkim smakiem, więc ten zapakujemy go tutaj i podziękujemy. Powiedz, co miało miejsce przed chwilą. Tak, właśnie tutaj stoi obok nas pan,
I cały czas się na nas patrzy. Już raz musieliśmy delegitymować się, kim jesteśmy, dlaczego nagrywamy. I chyba będziemy musieli to zrobić powtórnie. Tak przynajmniej wygląda z tego, co tutaj mamy. Mac Royal, tak wygląda. To też powinien być dosyć smak, który już gdzieś tam ktoś łyknął. Nie ma co ukrywać, przecież kiedyś każdy z nas chyba coś takiego jadł. Więc zaraz sobie zobaczymy. Wygląda jak przez okno. W Polsce mam wrażenie, że jest on bardziej nazywany jako chyba nie Mac Royal, a wieśmak. Bo tak bardzo smakuje właśnie takim wieśmakiem. Dobrze, moi drodzy, wiecie co? Bo będziemy się musieli eksmitować to w trybie natychmiastowym, więc nie będziemy mocno tutaj nadwyrężać. Zaraz wam opowiem dalej. No dobra, musieliśmy się przenieść. Moi drodzy, powiem wam, że pomimo, że nic złego przecież człowiek nie robi, ale gdzieś ten stres się wydarł. Pan nas poprosił o numer telefonu, o imię i nazwisko, dlaczego to robimy. Na szczęście wcześniej ubezpieczyliśmy się i wydrukowaliśmy kartkę, to znaczy uprzednio pisząc do takiego jakby departamentu filmowania, także jakiejś tam komisji o to, czy dla personalnego użytku może to zostać zrobione. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, zatem chyba jesteśmy chronieni. Mam taką nadzieję. I ostatnią pozycją, jaką dzisiaj będziemy sprawdzali, to jest coś właśnie tutaj z tego rewiru, a mianowicie Mac Arabia Chicken. Jak on wygląda? Odpakujemy sobie i sprawdzimy. Poczekajcie. Tak to, moi drodzy, wygląda. Zapakowane, zawinięte w chlebek pita. Czarnuszka chyba tutaj też jest. Otworzymy, by pokazać wam w środku. Mamy dwa płaty kurczaka, a także tutaj jest pomidor, sałata i jakiś sos. Powiem wam, że wygląda znakomicie. Zobaczymy, jak będzie smakował. Ta kanapka, w zasadzie ten wrap chyba najadekwatniej będzie mówiąc, kosztuje, moi drodzy, 19 dirhamów. Więc jak patrząc na objętościowo, to wydaje się, że to jest dosyć dobra cena. No dobrze, zobaczymy sobie, jak on będzie smakował, ale pachnie bardzo ładnie. Boże, jak mnie pali dupa. Ja... No jest mi tak gorąco, że ledwo po prostu siedzę. Jeszcze mam czarne spodnie, ale wracając do tematu. Czarnuszka bardzo mocno wyczuwalna i ten kurczak zdecydowanie absolutnie najlepsza pozycja. I co więcej, pozycja smaczna. Więc jeszcze raz, szybki rzut, bo naprawdę może tak nie wygląda, ale za to super smakuje. No takiego czegoś nie jadłem nigdy w McDonald's i nie będę ukrywał, że po coś takiego chętnie, jakbym gdzieś szedł w trasie, to bym sobie coś takiego kupił i na pewno zjadł. Dobrze, moi drodzy, przenosimy się do podsumowania. No dobrze, to mamy w takim razie podsumowanie i co ciekawe, będzie tylko jeden zwycięzca, a mianowicie kanapka ta ostatnia, typowo tutaj Mac Arabia, ona się bodajże nazywała. Jeżeli przyjechalibyście tutaj do Dubaju, żeby sprawdzić McDonald's, albo będziecie w trasie i chcielibyście coś na szybko zjeść, to moim zdaniem ta ostatnia kanapka jest najbardziej adekwatna. Ale to tylko oczywiście moje zdanie, dajcie, moi drodzy, znać, co wy o tym sądzicie, a my spotkamy się w kolejnym materiale. Ale powiem wam szczerze, że jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo uroczo. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!